Gromadzimy się dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach na Jarosławskim Rynku w upalnym słońcu, gdzie przeżywać będziemy uroczystą mszę świętą połączoną z koronacją wizerunku Matki Bożej Śnieżnej. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Zawierzajmy Matce Bożej wszystkie nasze sprawy, zawierzajmy wszystkie intencje, te, które są trudne. Polećmy te wszystkie problemy, trudności rodzinne, które są, z którymi się borykamy, które przeżywamy. Myślę, że na pewno jest dobry moment ku temu okazja, aby to wszystko złożyć Matce Bożej dzisiaj, w tym dniu, kiedy ona w tym oczywiście zewnętrznym znaku, wizerunku Matki Bożej Śnieżnej otrzyma korony, które będą wyrazem naszej głębokiej czci, szacunku i miłości do Matki Najświętszej, także Jezusa, który na rękach Matki Bożej tuli się do niej. Zapraszam do wspólnej modlitwy w miarę możliwości, także będę starał się jeszcze relacjonować to, co dzieje się tutaj na Jarosławskim Rynku. W tym momencie poczty sztandarowe ustawiają się przy bocznym ołtarzu, natomiast procesja już dochodzi do ołtarza, gdzie za chwilę rozpocznie się msza święta, podczas której ksiądz arcybiskup Józef Michalik nałoży korony na skronie Matki Bożej i Jezusa. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy, dziękując Bogu za wydarzenie wiary, w którym uczestniczymy. Obraz Matki Bożej Śnieżnej, królujący w jarosławskiej kolegiacie, który podczas tej uroczystej mszy świętej zostanie ukoronowany papieskimi koronami, zawiera w sobie tajemnicę dotyczącą swego początku, tonącą w mrokach przeszłości. Nie znamy dokładnej daty jego narodzin, ani jego autora. Nie znamy też daty przekazania go do Jarosławia. Wiemy jednak, że od wcześniu jarosławskich jezuitów już w 1580 roku. Wówczas bowiem ówczesna właścicielka Jarosławia, Zofia Tarnowska, ufundowała dlań złote, bogato zdobione korony. Możemy dziś pełni wdzięczności powiedzieć: błogosławiony dzień, w którym narodził się nasz obraz. Błogosławiony dzień, w którym trafił do Jarosławia. I wszystkie następne znaczone jego obecnością pośród jarosławskiego ludu. W tym uroczystym dniu, gdy nasz arcypasterz nałoży złote korony na głowy Maryi Jezusa, myślimy z wdzięcznością o wielkim czcicielu Matki Bożej Śnieżnej, świętym Franciszku Borgiaszu, generale zakonu jezuitów, a także słudze Bożym księdzu Piotrze Skardze, za przyczyną którego ojcowie jezuici przybyli do naszego miasta. Z wdzięcznością myślimy o ojcach jezuitach, ich duszpasterskiej pracy, którzy przez 200 lat tu w Jarosławiu głosili Boże Słowo. I o duszpasterzach kolegiaty wszystkich świętych, na miejscu, której teraz się znajdujemy. Z wdzięcznością myślimy o księdzu Antonim Żelaznym, który w 1862 roku, 13 maja, uratował obraz płonącej świątyni. I z wdzięcznością wspominamy sługę Bożą Annę Jenkę. O jej beatyfikację się modlimy, a ma wielkie zasługi w szerzeniu kultu Matki Bożej. Z wdzięcznością myślimy o księdzu prałacie Bronisławie Fili, który w 5. rocznicę nawiedzenia symboli jasnogórskich dokonał intronizacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej do ołtarza głównego kolegiaty. I o księdzu Władysławie Janeczce, który przez 42 lata swojej kapłańskiej posługi pielęgnował duchową stronę kultu. Myślimy też z wdzięcznością o obecnym pokoleniu, które złożyło dary serca nie tylko w postaci złota na korony dla Maryi Jezusa, ale także duchowe dary życia wiarą na co dzień. W tym uroczystym dniu witam z radością Ciebie, nasz arcypasterzu. Bądź pozdrowiony w naszej wspólnocie i przyjmij podziękowanie za decyzję o koronacji, decyzję, która rozradowała serca nas wszystkich. Niech też rozraduje i umocni Twoje serce. Witam z wielką radością przybyłych księży arcybiskupów i biskupów, księdza arcybiskupa Edwarda Nowaka z Rzymu, księdza arcybiskupa Wacława Depo z Częstochowy z Jasnej Góry. Witam księży biskupów z Rzeszowa, Kazimierza Górnego i Edwarda Białogłowskiego. Witam z wielką radością przybyłego księdza biskupa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza i księży biskupów Adama Szala i Stanisława Jamrowska
naszych biskupów z Przemyśla. Czcigodni pasterze, wasza obecność jest dla nas zaszczytem. Dziękujemy za dar modlitwy nam ofiarowanej. Witam z radością ojców jezuitów na czele z ojcem prowincjałem Wojciechem Ziółkiem. Z wielką radością witam księży infuatów Stanisława Maca, Wiesława Szurka na czele z seniorem duchowieństwa, księdzem infuatem Józefem Sondejem. Witam przybyłych kapłanów, archipresbiterów, dziekanów i wszystkich kapłanów z kapitułami, z seniorem proboszczem księdzem Aleksandrem Kustrą i prepozytem księdzem Janem Twardym z jarosławskiej kolegiaty. Witam Wyższe Seminarium Duchowne z księdzem rektorem Dariuszem Dziadoszem na czele. Witam siostry zakonne z różnych zgromadzeń na czele z siostrami przełożonymi. Witam obecnych panów posłów, senatorów, pana marszałka, władze powiatu jarosławskiego, władze miasta, samorządowców, przedstawicieli instytucji ze Szkołą Wyższą Zawodową w Jarosławiu. Witam poczty sztandarowe, które reprezentują różne instytucje i organizacje społeczne. Bądźcie pozdrowieni, pielgrzymi z różnych stron archidiecezji i naszej ojczyzny. I bądźcie pozdrowieni, mieszkańcy Jarosławia i naszej parafii. Uroczystą koronacją, koronami poświęconymi przez papieża Franciszka, chcemy podziękować Maryi za jej opiekę nad nami, za łaski udzielone kolejno następującym po sobie pokoleniom i chcemy się modlić, aby Maryja w tym obrazie była dalej dla Jarosławia, tak jak w Rzymie, dla wiecznego miasta, Matką Bożą Wybawicielką, Matką Bożą Ocalenia i opiekunką naszą, aby była ocaleniem dla naszych chrześcijańskich rodzin. Przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania, abyśmy oczyszczeni łaską ukrzyżowanego Zbawiciela mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę, w której obecna jest Matka Pana, tak jakby obecna pod krzyżem. Jest obecna dzisiaj w czasie tej najświętszej ofiary uwielbienia wobec Boga, i prosimy ją, aby była nieustannie z nami w naszych radościach i krzyżach i żeby prowadziła nas do zwycięstwa nad sobą i do zwycięstwa dobra w naszym życiu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie,
a na wysokości Bogu. Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową. Spraw, abyśmy dzięki jej wstawiennictwu osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Duchu Święty, przyjdź prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmie z łatwością, utrzymamy stałością. Czytanie z Księgi Judyty. W owych dniach zadziwił się bardzo cały naród i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu i wołał jednogłośnie: Bądź uwielbiony, Panie nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciela swego ludu. A Ozjasz powiedział do Judyty: Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi Tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki, ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym.
A cały naród odpowiedział: niech tak będzie, niech tak będzie. A gdy Judyta wyszła do nich, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili: tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. Oto słowo Boże. Stoi królowa po Twojej prawicy. Stoi królowa po Twojej prawicy. Tron Twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córka królestwa wychodzi na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Stoi królowa po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Stoi królowa po Twojej prawicy. Córka królewska wychodzi pełna chwały. Odziana w złoto głów, w szacie wzorzystej prowadzą ją do króla. Za nią prowadzą do Ciebie dziewice jej druhny. Stoi królowa po Twojej prawicy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy Jezus miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest towarzystwem smutników, uszli drogi i szukali wśród krew. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Oto słowo Pańskie. Najdostojniejsi, czcigodni, szanowni, drodzy i kochani czciciele Maryi. Podobno w Starym Testamencie nie było zbyt wielkiego szacunku do kobiety. To mężczyźni mieli misję wyznaczoną, to mężczyźni walczyli, mężczyźni zwyciężali. Ale bez Judyty, o której słyszeliśmy przed chwilą, w bardzo trudnym momencie nie byłoby zwycięstwa. Judyta jest obrazem, zapowiedzią Maryi, która przynosi to powszechne, największe zwycięstwo. Zwycięstwo dobra nad złem, zwycięstwo nad szatanem. To nie tylko zwycięstwo sprzed 2000 lat. To jest obecność ku zwycięstwu także w naszych czasach. 7 maja bieżącego roku w czasie audiencji generalnej papież Franciszek mówił o darach Ducha Świętego, które wyprasza Maryja w wieczorniku modli się razem z apostołami. O darach Ducha Świętego, którymi dzisiaj posługujemy się, korzystając z sakramentów, współpracując z łaską Zbawiciela i z obecnością Ducha Świętego w Kościele, który rozdaje swoje dary. Papież przytoczył przykład, omawiając właśnie tę misję Ducha Świętego i dar dobrej rady, pomocy w sytuacjach trudnych, jak wyjść, jak poradzić drugiemu człowiekowi. Przytoczył przykład z własnego życia. Opowiada, że kiedyś jeszcze jako kardynał w Argentynie spowiadał w sanktuarium tamtejszym, bardzo znanym sanktuarium Matki Bożej Luchar.
Była długa kolejka, była sytuacja, no, że tych penitentów było bardzo dużo i stał chłopiec, który przyszedł do spowiedzi, bardzo nowoczesny, miał kolczyki w uszach i łańcuchy i tatuaże i wszystko, co trzeba, żeby miał taki modernistycznie ustawiony, modny chłopak, ale przyszedł opowiedzieć, co mu się przydarzyło, bardzo trudną sytuację, bardzo trudne problemy. I mówi mu, że kiedy te wszystkie problemy opowiedział swojej matce, to ona mu poradziła, powiedziała tak: idź do Matki Bożej, a ona ci powie, co masz robić w tej sytuacji. Sprawa była rozwiązana. Spowiednik nie musiał niczego innego zmieniać. Idź do Matki Bożej. To także wskazanie na dzisiaj. Myśmy przyszli do Matki Bożej. Przychodzimy dzisiaj do Matki Bożej, żeby dokonać tego aktu, do którego, jak słyszeliśmy ze słowa wstępnego, przygotowywały nas wieki. I wiele razy już była ta koronacja. Nasze pokolenie chcę przypomnieć tu, że Jarosław jest miastem maryjnym, bo brama miłosierdzia, bo Panna Maria, bo Matka Boska Wojskowa u Chrystusa Króla i Miłosierdzia w parafii Bożego Miłosierdzia i w każdej parafii na czele z parafią Matki Bożej Królowej Polski. To jest parafia maryjna, bo lud nasz jest maryjny. Trzeba, żebyśmy wpatrzyli się też i z wdzięcznością popatrzyli na tych ludzi, którzy tu byli wymienieni. I ksiądz Piotr Skarga i święty darczyńca tego obrazu. Franciszek Borgiasz i ksiądz Bronisław Fila i Anna Jenke i tylu innych ludzi, dla których Matka Boża w życiu wiary jest ważna, jest punktem odniesienia. I koronacja jest tą deklaracją wiary szczególną, jest zauważeniem oficjalnym, uroczystym, ukoronowaniem, czyli zawierzeniem w potęgę Matki Bożej, ale jednocześnie oddaniem się do dyspozycji w realizowaniu Bożych planów. Koronacja jest aktem wdzięczności za dzieło zbawienia, za to, że Matka Najświętsza, że przyjęła wolę Bożą, że przyjęła posłanie anioła i powiedziała: oto ja służebnica pańska. Jest arcydziełem Boga, ale jednocześnie nadzieją człowieka. Jest to akt zaufania, który odnajduje swój symbol w koronie. Ta korona przygotowana z darów duchowych, bo były one warunkiem złożenia daru i dar był obfity. Wystarczyło na korony złote, wystarczyło na korony piękne. Piękne tym, że pochodziły z ochoczego serca, z wiary, z zaufania do Matki Najświętszej. Koronujemy tę Matkę Najświętszą, podkreślając jej funkcję rodzinną, wychowawczyni Jezusa, opiekunka Józefa, strażniczka rodziny świętej. To wielkie przesłanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. W Madrycie, w katedrze jest obraz, który namalował założyciel wspólnot neokatechumenalnych Kiko Arguello po widzeniu Matki Najświętszej przed laty. Ukrywał to widzenie. Dopiero niedawno wyjawił swoim współbraciom to wydarzenie, że Matka Najświętsza ukazała mu się i powiedziała: trzeba przywrócić obraz rodziny, relacje w rodzinach na wzór rodziny świętej z Nazaretu. To jest wzór
dla rodziny chrześcijańskiej, dla rodziny katolickiej. Napisał to na tym obrazie właśnie, że trzeba, żeby każda rodzina była jak rodzina nazaretańska. Paweł VI przed 50 laty, kiedy stanął w Ziemi Świętej, stanął w Nazarecie, wygłosił bardzo piękną, wzruszającą adhortację. Mówił, że Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. To szkoła Ewangelii. Nazaret, rodzina święta, człowieczeństwo Jezusa ukazuje się właśnie w Nazarecie. Tutaj uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. W rodzinie kontemplujemy piękno życia ludzkiego, także w naszych rodzinach. Papież kontynuuje, o jakże pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej. Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości, mądrości praw Bożych. Płyną lekcje, zwłaszcza trzy lekcje, mówi papież z Nazaretu. Najpierw lekcja milczenia, szacunek do milczenia, umieć wysłuchać drugiego człowieka, przemilczeć ból, nie dochodzić natychmiast, nie reagować natychmiast, tworzyć atmosferę życzliwości przez ofiarę do drugiego człowieka, przez pomoc w znoszeniu jego trudności. Następnie lekcja życia rodzinnego, wspólnoty miłości. Nie ma już dwojga, jest jedno małżeństwo, jest jedność przez sakrament małżeństwa mężczyzny i kobiety związanych tym sakramentem. Nie ma innych, jest jedna rodzina, mimo że dzieci będzie wiele. To jest jedność. I wreszcie przykład pracy, której rodzina nigdy nie oszczędza. W rodzinie jest miejsce dla każdego. Dla chorego, słabego, starego, dla poranionego duchowo i cieleśnie, rodzina go przyjmie. Biedny człowiek, który nie ma rodziny. Myślę, że to jest jakieś wskazanie. W Ewangelii widzimy dzisiaj też atmosferę świętej rodziny. Udają się zwyczajem świątecznym do świątyni. To przykład dla nas. Zachować tradycje w naszych rodzinach. Zwyczaj świąteczny, mszy świętej, wspólnej. Józef i Maryja i Jezus idą całą rodziną do świątyni. To bardzo ważna sprawa, żeby w naszych rodzinach aspekt wychowawczy tradycji, zwyczaju był utrzymany. Modlitwa wspólna, życzliwość dla biednych, życie prawdą, życzliwością, pamięć o ubogich, o chorych. To jest szkoła pięknego chrześcijańskiego życia. Jest kolejny przykład z tego dzisiaj opisanego wydarzenia pójścia świętej rodziny do Jerozolimy. Kolejne wskazanie, zaufanie do dziecka. Maryja i Józef mają zaufanie do Jezusa. Zostawiają mu wolną rękę. Jezus zostaje w świątyni. Ma prawo rozmawiać z kolegami, ma prawo rozmawiać z kuzynami, znajomymi. Zostawiają mu wolność. Okazuje się potem, że czuwają jednak i zaczynają go szukać. Nie zostawiają go, co będzie dalej. To jest właśnie wyraz troski, połączyć wolność zostawioną dziecku do wyboru dobra, ale jednak z daleka czuwanie, szukają go i odnajdują. Gdzie ma odnaleźć dzisiejsza matka i ojciec, syna i córkę? W świątyni. Jezusa odnajduje się w świątyni. Trzeba te drogi do świątyni naszym dzieciom wskazywać. Mimo że dzisiaj niejednokrotnie jesteśmy świadkami, że rodzice boją się własnych dzieci.
boją się powiedzieć, zwrócić uwagę, naprostować drogę jego życia. Z tego powołania rodzina współczesna nie może zrezygnować, nie może zostawić innym, bo jeśli ojciec, matka nie wypełni, nie da tego przykładu, nie napełni serca i umysłu mądrością i zwyczajem dobrym, to dziecko nie będzie miało fundamentu do dobrych wyborów w późniejszym życiu. Myślę, że warto nieustannie przypominać sobie, że przychodzą czasy, kiedy Kościół od lat w profetyczny, w proroczy sposób mówi o rodzinie, mówi o potrzebie przywrócenia rodzinie jej miejsca, jej właściwego, twórczego miejsca. Nie możemy się ugiąć przed zakusami, powiedzmy prosto, zakusami szatana i ludźmi, i ludzi złej woli, którzy dzisiaj, w dzisiejszych czasach próbują zburzyć Bożą wizję rodziny. Rodzina na szczęście w naszej polskiej konstytucji jest zagwarantowana jako związek mężczyzny i kobiety. I tego trzeba się trzymać. I wszystkim wichrzycielom moralnym trzeba mówić z pokorą, ale i z głębokim przekonaniem, że tylko taka rodzina, rodzina dająca życie nie tylko cielesne, ale duchowe, moralne, przekazująca moralne życie, spełni swoją rolę i odrodzi społeczeństwo, odrodzi naród w swoim aspekcie moralnym i w swojej wierze. Chciałbym, żeby z tego naszego dzisiejszego spotkania, z tego pięknego aktu wyszła, odrodziła się ta piękna praktyka, która w parafii Bożego Ciała, czyli w parafii kolegiackiej od 1946 roku jest obecna, była obecna, zaistniała. Akt zawierzenia rodzin Matce Najświętszej. Przecież najwięksi święci Kościoła, także święci naszych czasów, to są wybitni, szczególni czciciele Maryi. Poświęcenie się, oddanie Matce Bożej, ten akt oddania całkowitego, wsłuchiwania się w to, co ona poradzi, prośby do niej ufnej, przychodzi z pomocą w różnych, niekiedy niezauważalnych dla nas sytuacjach, przychodzi z pomocą nam, ludziom, dzieciom jej syna, duchowym dzieciom jej syna, bo to dziedzictwo trzymała na krzyżu. To jest bardzo ważne, żebyśmy wspólnie w naszych rodzinach, z naszymi dziećmi, z bliskimi powtarzali akt zawierzenia pełnego, jak święty Maksymilian Kolbe, jak Jan Paweł II czy kardynał Wyszyński. Oddaję się Tobie całkowicie do dyspozycji, jako niewolnik z miłości. Wszystko Tobie oddaję, bo wiem, że wszystko ja i moje dzieci, i moi bliżsi, moja ojczyzna dzięki Tobie otrzyma. Zakończę te rozważania modlitwą, wskazaniem, zachętą świętego Bernarda, wielkiego czciciela Matki Bożej. Jeśli powstaną na wolności pokus, wezwij Maryję. Jeśli staniesz się przedmiotem pychy, zazdrości, ambicji, obmowy, wezwij Maryję. Jeśli gniew lub zawiść poniży cię, spójrz na Maryję. Jeśli ciężar win przytłacza cię i obejmuje smutek, rozpacz, pomyśl o Maryi. W niebezpieczeństwach, trudnościach, wątpliwościach myśl często o Maryi, wzywaj jej imienia. Niech ona nie schodzi z myśli, z ust i serca twego. Idąc za nią nie zbłądzisz, prosząc nie będziesz zawiedziony, o niej myśląc nie zejdziesz na manowce. Jej trzymając się nie upadniesz, pod jej opieką strachu nie doznasz, idąc za nią nie zmęczysz się. Za jej wstawiennictwem dojdziesz do celu, jakim jest niebo. Amen.
Za chwilę rozpocznie się obrzęd koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Jarosławskiej. Przez tę celebrację Kościół czci Maryję jako królową. Wizerunek jej ozdobiony koronami jest dla nas znakiem godności i szczególnego wstawiennictwa Matki naszego Pana. Korony przygotowane dla jarosławskiego obrazu zostały pobłogosławione przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 21 maja bieżącego roku. Za chwilę pasterz diecezji wygłosi modlitwę koronacyjną, a potem wraz z obecnymi wśród nas biskupami ozdobi koronami najpierw głowę dziecięcia Jezus, a następnie skronie Jego Matki. W ten sposób zostanie ukazana służebna rola Maryi Królowej wobec dzieła Chrystusa, Króla i Pana. Stojąc w pełnym czci milczeniu, uczestniczmy z wiarą w podniosłym obrzędzie. Gdy po koronacji zabrzmią fanfary, uklękniemy przed ukoronowanym wizerunkiem Matki Bożej, aby oddać cześć naszej Królowej. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych, a wywyższasz pokornych. Najwspanialszy przykład tego wywyższenia dałeś nam w Słowie wcielonym i Jego dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy, jako Król nad królami i Pan nad panami. Także i dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na rodzicielkę Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad wszystkie chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako pośredniczka łask i królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Chrystusa i Jego Matki, wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej i Matki. Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie śpieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie oszczędzając swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa, Pana naszego. W tym właśnie momencie do obrazu Matki Bożej Śnieżnej podeszli już księża biskupi na czele z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem i dokonuje się ten najważniejszy moment nałożenia koron na skronie Jezusa i potem Matki Najświętszej. Od tego momentu ten obraz będzie takim także wyjątkowym i szczególnym dla nas znakiem obecności Matki Bożej i Jezusa w życiu każdego z nas.
Drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, polecajmy teraz w tym momencie szczególnie rodziny nasze, rodziny naszej diecezji, rodziny naszych wspólnot parafialnych Matce Bożej. Niech ona na nowo w nich króluje, niech na nowo w tych rodzinach gości, wnosząc spokój, radość, ufność i nadzieję w to, że nawet te najtrudniejsze momenty, najtrudniejsze chwile wraz z Matką Bożą, jej Synem mogą być pokonane. Zakończył się już obrzęd koronacji i w tym momencie następna, dalsza część mszy świętej. Zapraszam do modlitwy. Uklęknijmy. Czytany będzie komentarz zachęcający do oddawania czci Matce Bożej. Po odczytaniu tego komentarza obraz zostanie wyniesiony przed ołtarz i przy śpiewie pod Twoją obronę będzie także ślubowanie kustosza sanktuarium. Kustosz ukoronowanego obrazu złoży teraz ślubowanie, w którym zobowiąże się do gorliwego kultu Matki Bożej w jej cudownym wizerunku. Po słowach kustosza zaśpiewamy na cześć Boga Rodzicy starożytną antyfonę, oddając się pod jej macierzyńską obronę. Ja, ksiądz Marian Bocho, proboszcz jarosławskiej parafii pod wezwaniem Bożego Ciała, przyrzekam pilnie skrzec cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, które od ponad czterech wieków otoczone jest czcią i miłością przez pokolenia wiernych. Przysięgam i ślubuję, że dołożę wszystkich starań, aby Matka Najświętsza, która sobie ten obraz wybrała jako znak jej szczególnego orędownictwa i miłości, była znana, czczona i kochana nie tylko w Jarosławiu i najbliższej okolicy, ale w całej naszej Ojczyźnie. Przyrzekam i ślubuję, iż uczynię wszystko, aby świątynia nasza była godnym miejscem kultu Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, by nasze posługiwanie ludowi Bożemu umacniało wiarę i miłość do Maryi i by wspierało wiernych w drodze do osiągania pełni nowego życia w Bogu. Tak mi dopomóż Bóg i Ty, najlepsza Matko. Równocześnie zawierzam Tobie, o Pani Jarosławska, w tym uroczystym dniu wszystkich czcicieli gromadzących się przed Twym obrazem, a także wszędzie tam, gdzie Twój cudowny wizerunek jest i będzie obecny. Matko, Królowo Rodzin, wspieraj nas nieustannie, abyśmy przez całe życie szli drogą Bożych przykazań
i nie ustawali w pracy nad kształtowaniem naszych serc i sumień. Matko Boża Śnieżna, Królowo Rodzin, Tobie zawierzam rodziny nasze. Niech będą silne Bogiem. Niech się tak stanie. Pod Twoją obronę uciekamy się. Kierujmy pokorne prośby do Boga Ojca, który wielkie rzeczy uczynił dla Najświętszej Maryi Panny i ciągle okazuje Kościołowi swoją przedziwną dobroć. Miłosierny Boże, za wstawiennictwem Maryi, Królowej Rodzin, polecamy Ci pasterzy Kościoła, Ojca Świętego Franciszka, księdza arcybiskupa Józefa i wszystkich biskupów. Niech mężnie bronią i strzegą skarbca wiary, idąc drogą zbawienia. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, za wstawiennictwem Maryi Królowej Rodzin polecamy Ci tych, którzy ustanawiają prawo, aby swoimi decyzjami wspierali każdą wspólnotę rodzinną w wypełnianiu jej powołania. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, za wstawiennictwem Maryi, Królowej Rodzin, polecamy Ci rodziny zagrożone rozbiciem, aby dzięki Bożej łasce odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, za wstawiennictwem Maryi, Królowej Rodzin, polecamy Ci dzieci, których życie jest zagrożone, aby doświadczyły miłości rodziców otwartych na dar życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże, za wstawiennictwem Maryi, Królowej Rodzin, polecamy Ci zmarłych z naszych rodzin,
aby po trudzie ziemskiego pielgrzymowania doświadczyli chwały nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże, za wstawiennictwem Maryi, Królowej Rodzin, polecamy Ci naszą wspólnotę zgromadzoną przy eucharystycznym stole, abyśmy na wzór Maryi wprowadzali do naszych rodzin wiarę, nadzieję i miłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, pragnący wiary i miłości w naszych rodzinach, bądź uwielbiony za Maryję, Królową Rodzin, i przez jej przyczynę spełnij nasze prośby, bo Twoja jest moc i chwała na wieki wieków. W procesji z darami, które są niesione do ołtarza, wyrażamy nasze pragnienie składania siebie samych w ofierze Bogu, w zjednoczeniu z ofiarą Jezusa Chrystusa. Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke niosą wydane książki o życiu sługi Bożej i kwiaty. Następnie niesiona jest księga darów wotywnych, materialnych i duchowych, składanych z racji przygotowań do koronacji oraz księga łask otrzymanych za przyczyną Matki Bożej. Stroje dla służby liturgicznej ofiaruje wicemarszałek województwa podkarpackiego. Nowy kielich mszalny to dar państwa Krystyny i Bolesława Szybist z Sanoka. Puszka na Najświętszy Sakrament jest ofiarowana przez Jarosławską Kapitułę Kolegiacką. W eucharystycznej ofierze chleb i wino, które teraz przynosimy na ołtarz, staną się ciałem i krwią Pana Jezusa, najdoskonalszą ofiarą, jaką możemy złożyć Bogu Ojcu. W tej ofierze w szczególny sposób uczestniczy Maryja. Ona bowiem dała Jezusowi ciało i krew, aby były złożone za zbawienie świata. W tej ofierze dziękczynienia razem z Maryją chcemy uwielbiać Boga, który wielkie rzeczy uczynił swojej służebnicy, a nam dał ją jako królową. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz.
błogosławiony jesteś, Panie. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy, aby nas wspomagał Twój Syn, który stał się człowiekiem i oddał swe życie na krzyżu jako niepokalana ofiara, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Serca. Zosiłuję do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi śpiewając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie,
poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się z Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Piotrem i Pawłem, i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Józefa, jego biskupów współpracowników, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie dzieci swoje, rozproszone po całym świecie.
przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Zapraszam. Cześć Boże, wszystkiego dobrego. Tak. Ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, który cię... Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże. W komunii eucharystycznej nasze zjednoczenie z Panem Jezusem i Jego ofiarą osiąga swój szczyt. Do Komunii Świętej będziemy przystępować w postawie stojącej. Księża podejdą z Eucharystią do każdej części placu. Proszę umożliwić przejście kapłanom i ustawić się w szeregach, tak aby można było łatwo zauważyć, którzy wierni chcą przyjąć Pana Jezusa w Eucharystii. Księże koncelebransów, po przyjęciu Komunii Świętej z ołtarza, proszę o wzięcie naczyń z Najświętszą Eucharystią
i Eucharystią i pójście do komunikowania wiernych. Poprzez wspólny śpiew wyrażajmy wiarę w obecność Chrystusa pod postacią chleba. W pobożności przeżywajmy nasze zjednoczenie z Panem.
zawsze. O posłużebnica pańska, o moja, według słowa Twego nie stanie się. Ave Maria, Ave Maria, śnieżna Pani, Ave Mater Domini, Matko Chrystusa, w cieniu krzyża. Nasze uwielbienie wyrazimy teraz słowami Maryi, podejmując jej hymn uwielbienia Boga, który wywyższa pokornych i wszystkim okazuje miłosierdzie. On to wielkie rzeczy uczynił Maryi, wywyższając ją jako królową i panią po prawicy Jezusa, króla wszechświata i pana dziejów. Oto teraz błogosławią ją wszystkie pokolenia.
się zasługą Izraela. Pomnę na swe miłosierdzie. Jak obiecam to naszym ojcom. Błogosławiam jest Pan, błogosławiam jest Pan. Chwała Ojcu i Synowi. Módlmy się, poddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia przez Chrystusa Pana naszego. Teraz słowo skieruje do nas ksiądz arcybiskup Edward Nowak z Rzymu. Głos z Rzymu. Głos z Rzymu. Salus populi Romani. Zbawienie, ocalenie, zdrowie ludu rzymskiego. Salus populi Jaroslawiensis. Zdrowie, ocalenie, zbawienie ludu jarosławskiego. To jest Matka Boża. Tam i tu pozwoliłem sobie zacząć głos z Rzymu, bo już jestem tam 51 lat. Pół wieku. Pracowałem. Wpierw były studia razem z księdzem metropolitą przemyskim, później praca w synodzie biskupów, później praca w kongregacji wychowania katolickiego, sekcja uniwersytecka. Fundowaliśmy uniwersytety w Afryce i wreszcie praca w kongregacji do spraw kanonizacyjnych, ogłaszanie, beatyfikacji i kanonizacji, studiowanie i przygotowanie do pronuncjacji Ojca Świętego. Teraz kapituła watykańska. Chcę pogratulować, że tutaj Matka Boża mogła zakrólować. I pragnę przekazać Wam łączność i pozdrowienia z Rzymu. Rzym to jest jakieś wzruszenie. Coś nam się budzi w naszym sercu, bo to jest symbol, bo to jest synteza. Symbol cywilizacji zachodniej, symbol kultury zachodniej. To jest synteza i kultury egipskiej, piramidy, hilografy, kultury fenickiej, nieszczęsne pieniądze wymyślili Fenicjanie, przedtem była wymiana towaru za towar. Synteza kultury greckiej, filozofia, piękna nauka. I nawet tutaj patrzę na ten budynek, są trójkąty. To jest Akropolis z Grecji, z Aten. To jest Panteon z Rzymu. Ten trójkąt, który zdobi nasze tutaj różne budynki. My jesteśmy dziedzicami kultury rzymskiej, kultury zachodniej. To jest nasza ojczyzna. Łączność i pozdrowienia od grobu świętych apostołów Piotra i Pawła, od grobów pierwszych męczenników, wyznawców, którzy dali swą krew, aby złożyć świadectwo, świadectwo krwi. A to jest najwyższe świadectwo, które człowiek może złożyć na tej ziemi. Od grobu wielkich
papieży, wielkich myślicieli, wielkich ludzi chrześcijańskich, którzy tworzyli cywilizację chrześcijańską w naszej Europie. Po tysiącach lat również ta cywilizacja zapukała do nas. Nasi ojcowie, nasi pradziadowie, nasi praojcowie, nasi przodkowie przyjęli chrześcijaństwo. I my jesteśmy synami, dziećmi, dziedzicami tego chrześcijaństwa. I mamy to chrześcijaństwo przekazywać dalej do naszych dzieci, do dalszych pokoleń. Jesteśmy do tego zobowiązani. Przede wszystkim łączność i pozdrowienie od grobu naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II, honorowego obywatela miasta Jarosławia. A czuję się jakoś upoważniony do przekazania tej łączności, tego pozdrowienia. Pierwszy semestr, koniec czerwca, początek lipca w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kończyliśmy pracę pierwszego semestru. Była audiencja Ojca Świętego. Pod koniec tej audiencji podchodzę do Ojca Świętego i mówię: proszę Ojca Świętego, jadę do domu na wakacje, do mamy, do taty, dopóki jeszcze żyli. Będę widział wiele ludzi, odpusty, spotkania. Czy mogę pozdrawiać od Ojca Świętego? Czy mogę pozdrawiać? Kochany mój, pozdrawia, pozdrawia, pozdrawia. I błogosław ode mnie, ode mnie. I myślę, że dzisiaj również otwarło się tam w górze okno Ojca Niebieskiego i Jan Paweł II, honorowy obywatel miasta Jarosława, patrzy, co się tu w Jarosławiu dzieje. Co się tu dzieje? Dlaczego tyle ludzi? Bo oni, Jarosławianie, lubią Matkę Bożą. Lubią. Lubią Jana Pawła II. Lubią. Więc Ojciec Święty Jan Paweł II wychyla się dzisiaj i błogosławi nam właśnie z otwartego okna domu Ojca Niebieskiego. I to słońce, cudowne słońce dzisiejsze, to jest znak Jego uśmiechu. To jest znak Jego błogosławieństwa. Niech ono nam zawsze, to błogosławieństwo, towarzyszy w naszym życiu i zawsze. Serdecznie dziękuję i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym pięknym obrzędzie koronacji Matki Bożej. Was pilnuję, niech wam pomaga. Gdzie Salus Populi Jaroslawiensis. Szczęść Boże! Był głos z Rzymu, nie może braknąć głosu z Jasnej Góry, stolicy chrześcijaństwa naszej ojczyzny. Potwierdzamy tutaj, że Maryjność jest duszą polskiego katolicyzmu i dlatego jestem świadkiem dzisiaj tego pomostu i tej błogosławionej więzi pomiędzy Jarosławiem i ziemią przemyską. Chcę jeszcze podziękować, że ziemia przemyska w osobach swoich pasterzy i pielgrzymów była już w tym roku na Jasnej Górze. Bóg zapłać za tamto świadectwo. I jeszcze ksiądz prowincjał jezuitów do nas też powie słówko. Kochani jezuici, to są po to, żeby Kościołowi, Matce naszej, jak mówił ojciec Ignacy, Kościołowi hierarchicznemu służyć najlepiej jak potrafią. Bardzo się cieszę, że te lata służby tutaj naszych współbraci w Jarosławiu zaowocowały, o właśnie, takimi wspaniałymi owocami, że teraz Kościół lokalny, Matka nasza, może się cieszyć i opieką Matki Najświętszej,
i tak licznym udziałem wiernych. Cieszę się, że jest w tym jakaś nasza cegiełka. A ponieważ wszystko się rozgrywa w obecności pasterza kościoła lokalnego, księdza arcybiskupa, więc przy was wszystkich, wobec niego, chciałem powiedzieć, że bardzo mi i nam zależy, żeby zawsze wiedział, że na jezuitów może liczyć i żeby zawsze wiedział, że chcemy temu kościołowi lokalnemu tu w diecezji, archidiecezji przemyskiej służyć najlepiej, jak umiemy. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Teraz zabierze głos ksiądz prałat Andrzej Surowiec, archipresbiter jarosławski. Udziałem w Najświętszej Ofierze jeszcze raz wspólnie podziękowaliśmy Panu Bogu za dar Matki Bożej dla Kościoła i całego świata. Jednocześnie podziękowaliśmy za wszystkie łaski, jakie spłynęły na jarosławski Kościół przez Matkę Bożą w cudownym wizerunku Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Zewnętrznym wyrazem naszej wdzięczności są dziś założone na obraz złote korony. Po Panu Bogu dziękujemy wielu osobom, które przybyły, aby wspólnie się modlić, oraz tym wszystkim, które miały duży wkład w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy przede wszystkim naszemu pasterzowi, Jego Ekscelencji, metropolicie przemyskiemu, arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, za podjęcie i ogłoszenie inicjatywy koronacji cudownego obrazu w jarosławskiej kolegiacie przed 8 laty, czyli dokładnie w niedzielę świętej rodziny 31 grudnia 2006 roku. Dziękujemy za wsparcie przez te lata, a dziś w szczególny sposób za przewodniczenie tym uroczystościom. Będzie to na zawsze jedno z piękniejszych świadectw owocnej posługi duszpasterskiej Jego Ekscelencji w naszej archidiecezji. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy też bardzo serdecznie wszystkim księżom biskupom z Rzymu i tu z Polski za trud trwania z nami na modlitwie w upalnym, ale gościnnym, tu mówią wszyscy, królewskim mieście Jarosławiu. Niech Pan Bóg hojnie wynagrodzi. Dziękujemy za obecność wszystkim księżom, ojcom, klerykom i osobom konsekrowanym z różnych zakątków archidiecezji i całej Polski. Specjalne podziękowania kierujemy do księży, którzy przez wiele lat swoimi kazaniami na nowennie do Matki Bożej przygotowywali wiernych z Jarosławia i okolic do dzisiejszej koronacji wizerunku Matki Bożej Śnieżnej. Nie sposób tutaj nie zauważyć trudu proboszcza jarosławskiej kolegiaty, księdza prałata Mariana Bocho. W imieniu wszystkich wiernych z Jarosławia i wszystkich obecnych tutaj pielgrzymów składamy słowa wielkiego uznania i podziękowania za poświęcenie i wielką determinację w ciągu całego przygotowania do koronacji, aż do pięknego zwieńczenia w dniu dzisiejszym. Serdeczny Bóg zapłać, księże prałacie. Niebieski wymiar tych podziękowań w całości pozostawiamy Panu Bogu. Dziękujemy za dużą pomoc organizacyjną władzom miasta, powiatu i Urzędu Marszałkowskiego. Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę wszystkim przedstawicielom wszystkich szczebli władzy państwowej i samorządowej. Dziękujemy również wszystkim obecnym tutaj pielgrzymom.
Niektórzy przyjechali lub przyszli z daleka. Dziękujemy nie tylko za modlitewne czuwanie, ale także za liczne duchowe dary i materialne wsparcie, przede wszystkim za ufundowanie wspaniałych koron. Dziękujemy orkiestrom, chórowi, asyście liturgicznej i siostrom służebniczkom za piękne dekoracje kwiatowe, zarówno w murach kolegiaty, jak i tutaj na placu. Dziękujemy także wszystkim służbom mundurowym, zarówno za pomoc w organizacji dzisiejszego święta, jak i uświetnienie uroczystości przez kompanie honorowe i poczty sztandarowe. Bóg zapłać. Dziękujemy wszystkim pozostałym pocztom sztandarowym. Dziękujemy za pomoc, jakże ważną w dniu dzisiejszym, służbie zdrowia i wszystkim służbom ratowniczym. Bóg zapłać. Mamy nadzieję, że nie będą mieli zbyt dużo pracy dzisiaj. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyszli, aby z nami się modlić i służyć swoim braciom. Dziękujemy także mediom i bardzo liczymy, że ich przekaz medialny przyczyni się do jeszcze większej i głębszej pobożności maryjnej w naszym społeczeństwie. Bogu niech będą dzięki za całą dzisiejszą uroczystość, która już na zawsze zapisała się pięknymi literami jako wspaniałe świadectwo wiary naszych czasów. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję obydwu księżom arcybiskupom za słowo. Namawiałem innych biskupów, ale mówię, że z litości nad wszystkimi to już nie będą mówić. Ale dziękuję serdecznie za ich obecność, za obecność wszystkich. Ofiarujmy nawet i te niewygody Matce Najświętszej w nadziei, że jest to taki mały z naszej strony duchowy dar, kwiatek taki przyniesiony na tę koronację, że chętnie znieśliśmy także ten upał, niewygodę, może i fatygę. Chciałbym na koniec jeszcze jedną myśl powiedzieć. Matka Boża jest patronką rodzin. Przeprowadzono analizy, badania bardzo szczegółowe w Stanach Zjednoczonych. Zbadano rodziny, które się rozpadają. Wiemy, że dzisiaj to jest wielki dramat. Niestałość rodziny, związki niesakramentalne. Co się okazało? Że normalnie około 30 do 50% rozpada się małżeństw. W Polsce już dochodzimy do 30%. Te rodziny, które się modlą codziennie, rodziny katolickie, które się modlą codziennie i codziennie ze sobą przez chwilę małżonkowie rozmawiają. W tych rodzinach rozpad małżeński zdarza się nie 2%, ale 2 promile, czyli 2 małżeństwa na 1000 się rozpadają. Normalnie 30 na 100, czyli 300 na 1000, a tu 2 na 1000. Wniosek jest prosty. Uczyńcie Jarosław, uczyńcie wasze rodziny bastionem modlitwy, rodziców, małżonków, rozmowy. Łaska Boża dopełni reszty. Niech więc ta łaska Boża pozostanie z wami wszystkimi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ukoronowany obraz Matki Bożej zostanie teraz przeniesiony w uroczystej procesji do kościoła kolegiackiego. W drodze zatrzymamy się przy 4 powitalnych bramach, gdzie 4 pokolenia mieszkańców Jarosławia, seniorzy, rodzice, młodzież i dzieci
powitają swoją królową. Ukoronowany obraz jako pierwsi poniosą jezuici, którzy przed wiekami w Jarosławiu czcili dziś ukoronowany obraz. Potem obraz poniosą kapłani, a następnie siostry zakonne. Obraz Matki Bożej wraz z wiernymi będzie zatrzymywał się przy poszczególnych bramach przed Jarosławską Kolegiatą. Będzie to brama seniorów, ołtarz widzimy z tego miejsca, to piękne filary, kolumny, które symbolizują właśnie to najstarsze pokolenie, potem pokolenie rodziców, nauczycieli, wychowawców, w końcu brama młodzieży i przed całą Kolegiatą także brama dzieci. Pragniemy Cię zaprosić do naszego życia.